Szanowni Państwo, na dzisiejszym posiedzeniu Senatu przed rozpoczęciem punkt czwarty dotyczący wszczęcia postępowania o nadanie godności doktora honoris causa panu prezydentowi został zdjęty z porządku obrad, a więc sprawa ta została zawieszona. Dwa główne powody takiej decyzji. Pierwszy to przede wszystkim to, że jesteśmy w tej chwili w kampanii, wkraczamy w kampanię wyborczą i nie chcielibyśmy, aby ta sprawa stała się narzędziem politycznym, była wykorzystywana czy zaburzała kampanię wyborczą. No i druga sprawa, może mniej ważna, ale również którą wzięliśmy pod uwagę, to brak spójnych procedur, jeśli chodzi o wyłanianie recenzentów. To zadecydowało, że jednomyślnie wszyscy członkowie Senatu przegłosowali za zdjęciem tej sprawy z dzisiejszych obrad. Proszę Państwa, jeżeli mam mówić o idei, idea jest bardzo prosta. Doceniając zasługi pana prezydenta, chciałbym przypomnieć, że nie dalej, chyba 3 tygodnie temu, prezydent Duda dostał odznaczenie za zasługi z PKOL-u, z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc chyba tam się na sporcie znają. To samo, jeżeli Państwo zobaczą, a też wysłałem do Państwa, do mediów, uzasadnienie tego wniosku. Jest rzeczą bezsprzeczną to, że prezydent zrobił, przynajmniej w ocenie części środowiska, bo to nie jest tylko mój wniosek, tylko to jest wniosek wypływający z części środowiska akademickiego, zrobił dla sportu więcej niż do jego poprzednicy. Dlatego uznaliśmy, że warto by się było tej sprawie przyjrzeć. Chciałbym podkreślić jeszcze raz, że uczelnia jest apolityczna, że względy, które kierowały mną jako osobą, która podpisywała ten wniosek, to są względy wyłącznie merytoryczne. I powiem Państwu, że z pewną ulgą przyjmuję decyzję dzisiejszą Senatu, żeby odłożyć to na czas powyborczy. Rzeczywiście zbiegnięcie się procedowania tego wniosku z kampanią wyborczą, z kampanią prezydencką nie byłoby chyba dobrym pomysłem, dlatego odłożyliśmy to na termin po prostu późniejszy.